ciężkich, schodzimy z tematów trudnych na tematy kolejowe. Kto z Państwa podróżował koleją ostatnio? Ostatnio to niech będzie 5 lat. A co nas? Tak, o, no, tam. No, widzę, o, zdecydowanie, to PKP ma wierną publiczność. Dobrze, a teraz pytanie trudniejsze. Kto z pań, kto z panów spotkał w przedziale? No teraz bezprzedziałowe to w bezprzedziale, ale tak w najbliższym, powiedzmy sobie, towarzystwie piękną osobę płci przeciwnej. Dobrze, o, to wchodzimy na intymne pytania, ale dobrze, dziękuję, dziękuję. Dobrze, a kto? No, no, albo może, dobrze, dobrze. Jak już tak dobrze nam poszło, kto spotkał, to kto z nią rozmawiał? Jestem dumny. Ja też rozmawiałem, co się z tego urodziło? Posłuchajcie, balladka o wołaczu. Mej opowiastki, drogi słuchaczu, posłuchaj sam, gdzie o efekcie odmiany słówek świadectwo dam. Jadąc koleją na znanej trasie Warszawa-Kutno, od ciągłych wstrząsów mnie się zrobiło szalenie smutno. Wodzę gdzieś wzrokiem, ale za oknem nie bawi nic. Ziem mazowieckich piękno epickie na wodę pic. Wtem z naprzeciwka liczkiem swym błyska cudna blondyna. I tu historia wspomnienia godna się rozpoczyna. Spódnica krótka, co łatwe w skutkach do przewidzenia. Oczy sarenki, co w rzeczce pławi się od niechcenia. Kibić powabna, góra też zgrabna i to w tym sensie, że cieszę japę, gdy mnie w PKP tak strasznie trzęsie. Więc dłoń wyciągam w stronę niewiasty i się przedstawiam. Imię wymyślam, mniejsza o ścisłość, niech będzie Adam. Na co blondyna, rajski głos mi wciąż w głowie śpiewa, nie przerywając sobie uśmiechu, mówi, że Ewa. Ewo, tak pytam, jakie podróży twej są powody? Co ze stolicy wiedzie cię dzisiaj w prowincji chłody? Słyszę odpowiedź, co moim wnętrzem dogłębnie wstrząsa. Jadę rodziny, tam jadę, Adam. Nie chcę roztrząsać, tutaj opadły mi wszystkie członki, najniżej ręce, więc za zbyt długi wstęp was przepraszam w mojej piosence. Ciebie zaś, Ewo, o wołacz wołam, o moja miła, by na Facebooku dozgonna miłość nas połączyła. Byśmy się mogli zewrzeć w uścisku wściekle zmysłowy i na Snapchacie nocami toczyć fotorozmowy. Przez ciebie, Ewo, tylko wołaczem chcę być wołany, by na Facebooku nie był nasz status skomplikowany.